Pierwszy szczupak sezonu, 61 cm. Przynęta Savage Gear, Real Eel. No i wypuszczamy. Buziaka i spadek. Maj 2013, zaczynamy sezon chmielnikowy. Z kolegą Sebastianem będziemy dzisiaj spinningować i szukać naszej życiówy. Fantastyczna pogoda, piękny wschód słońca, delikatna mgiełka, temperatura jakieś 6 stopni. No dzisiaj będzie się działo, to jest pewne. Nasze sprzęciory, no i płyniemy na pierwsze stanowisko. No i Sebel spinninguje, inauguracyjne rzuty na slidera, czyli taki klasyk. Ja będę używał dzisiaj całkowicie czegoś nowego. To jest Savage Gear Real Eel, czyli taka imitacja węgorza, bardzo zresztą, bardzo ładna. Akurat ta ma 20 cm, waży 38 gram. Mimo swojej wagi można ją bardzo wolno prowadzić. Już pierwszego szczupaka w tym sezonie złowiłem na niego, akurat właśnie takiego pierwszomajowego. Po 20 minutach od początku wędkowania strzelił. Także jest szansa, że i tutaj coś przyniesie ciekawego. Już zabieramy się z sobą za łowienie. Pogoda jest fantastyczna. Myślę, że coś z tego będzie. Właśnie zmieniliśmy miejsce na nieco płytsze. Seba tutaj, jak widać, będzie testował slidera. Wersja okoniowa. Jest piękne miejsce. Nieco płycej. No i myślę, że teraz nagramy piękny hol. Ja szybko może pokażę, na co ja będę jeszcze dzisiaj łowił. W tym roku chcę też próbować łowić na takiego salmo sweeperka. Akurat ten jest w kolorze szczupakowym. Nieco inna praca niż slider, no ale trzeba próbować różnych dziwnych rzeczy. Zaraz zobaczymy, jak slider wyjdzie z wody, albo jak Essox wchłania go razem z wędkarzem. O, idzie, chwycił jakieś zielsko. Także pierwsze... Okoń w sałatce. Okoń w sałatce, dokładnie. Od czegoś trzeba zacząć. Tak jest. Także próbujemy łowić, ja zakładam sweepera i będziemy działać tutaj na tym wypłycie. Spróbujemy raczyć się na leweczką. Bo szczupaki tak biorą, że ho, ho. No to zdrowie. No, no, no. Teraz, ja zaraz poprawimy. Na to już nie będę pokazywał, bo właśnie przygotowujemy się do kręcenia holu naszych życiówek.
Woda spokojna, jakiś wiatr chociażby się przydał, no ale spoko. Zonus chyba na gumkę trafił, prawdopodobnie zębatego. Zaraz zobaczymy. Pierwszy, tak jest. Trzeba holuje, elegancko. No jest, zębaty, jak nic. Pięknie. Już myśleliśmy, że ich tu nie ma, albo że po przedłużającej się zimie nic nie będzie nam brało, ale... Jeszcze są. Ekstra, pięknie. Jeszcze w tym roku. Ale, zapięte idealnie. Bez szans, prawda, może no nie jest to... Nie jest to gigant, ale... Ale inauguracja jest. No. Ekstra. Po babcie. I syro. Poszli. No to pierwszy jest. Pierwszy jest, tak jest. A teraz już będzie tylko lepiej. Teraz już tylko lepiej. Tak, właśnie od ostatniego szczupaka nic nie udało się złowić. Kolega Sebastian jeszcze jest pełen optymizmu. Zmieniamy przynęty nawet na najdrobniejsze. Nie było od tamtego czasu żadnego brania, żadnego pobicia, żadnego odprowadzenia. Jest po prostu totalna beznadzieja. Pewnie dlatego... Ten już lepszy. Ale to wszystko prawdopodobnie dlatego, że zima niestety dała się we znaki. Więc pokażę może, jak Savage Gear Real Eel sobie pracuje. Można nim naprawdę fantastyczne rzeczy robić. Jest to bardzo fajna przynęta. No niestety jeszcze szczupaki nie chcą współpracować, generalnie okonie też nie. Można naprawdę świetną pracę uzyskać tutaj, machając kijem w te i z powrotem. Jest coś pięknego. Także naprawdę prezentuje się pięknie, można go bardzo wolno prowadzić i brania będą na pewno na niego fenomenalne, tylko żeby coś, kurde, te ryby zaczęły coś działać. Natomiast jest taki mały mankament tych przynęt, jak widać tutaj, zaczyna z nich schodzić lakier i farba generalnie, którą są pomalowane. Jest, jak to w innych Savage Gearach jest, też to się niestety dzieje. No jest to taki dosyć nieciekawy mankament, przynęty nie są najtańsze, więc myślę, że to powinno być załatwione w taki sposób, jak chociażby w jakichś tam, powiedzmy, przynętach Dragona, gdzie ta farba jednak jest jakaś bardziej wtopiona. Natomiast tutaj po kilku rzutach czy zębach szczupaka będzie niestety problem. No ale biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj kompletnie nie biorą, to na pewno jeszcze trochę posłużą.